A teraz zaprezentuję Państwu utwór Adama Mickiewicza pod tytułem Chłop i żmija, inspirowany bajką La Fontaine'a. Ale dzisiaj jest zimno. Brrr. Pójdę do lasu po drewno. O, co to leży za biedne stworzenie? Jestem biedną żmiją i umieram z zimna. Biedna żmijo, zabiorę cię do domu. Tam się ogrzejesz. Chodź, wezmę cię. O, tu się połóż, żeby ci było ciepło, a ja jeszcze na ciebie pochucham. I do tego wszystkiego przykryję cię jeszcze tym żółtym kocykiem. Proszę. Jak mi ciepło. Powoli dochodzę do siebie. A to co się ma znaczyć? To ty w nagrodę dobrego czynu chcesz mnie jeszcze ukąsić? A ty żmi, synu! A masz! Sia, sia, sia! A! Pociąłeś mnie na cztery części! Umieram! Już nie złożę się nigdy w jedną! Przytrafia się to często, że dobry człek jaki niewdzięcznika przygarnie. Ale trafia się częściej, że niewdzięcznik taki przepada marnie. Uwaga, uwaga, zaczynamy. W pamiętnikach bestiograficznych Ezopa jest wzmianka o uczynku miłosiernym chłopa i o pewnego węża postępku łajdackim. Chłop wyszedł zimnym rankiem po chrośniak do sadu. Aż tu pod bramą wąż mu do nóg pada plackiem. Przeziębły, w pół skostniały, przysypany szronem. Już zdychał, już ostatni raz kiwnął ogonem. Chłop zlitował się nad tą mizeryją gadu. Wziął go za ogon, niesie nazad w chatę. Kładzie go na przypiecku. Podściela mu kożuszek jak własnemu dziecku. Nie wiedząc, jaką weźmie od gościa zapłatę. Puty dmucha, puty chucha, aż w nieboszczyku dobudził się ducha. Nieboszczyk, wąż jak ożył, tak się wnet nastrożył, rozkręcił się, do góry wyprężył się, syknął i całym sobą w chłopa się wycela, w swojego dobrodzieja, w swego zbawiciela i wskrzeszyciela. A to co się ma znaczyć? Zdziwiony chłop krzyknął. To ty w nagrodę dobrego czynu jeszcze chcesz mnie ukąsić? A ty żmij, synu! I wnet porwawszy dubasa, tnie węża raz pod ucho, drugi raz w pół pasa. Odleciał ogon w jeden, a pysk w drugi kątek. Rozpadło się żmijsko na troje żmijątek. Darmo drgają i biegają. Ogon za szyją, za ogonem szyja. Już nie zmartwychwstanie żmija. Przytrafia się to często, że dobry człek jaki niewdzięcznika przygarnie. Ale trafia się częściej, że niewdzięcznik taki przepada marnie.